Zapraszam do naszej szkoły na podsumowanie akcji Odblaskowa Szkoła. W jaki sposób można podsumować akcję Odblaskowa Szkoła? Akcja Odblaskowa Szkoła w naszej szkole prowadzona była po raz drugi, ponieważ jesteśmy nową jednostką. Brały w niej udział wszyscy uczniowie. W czasie akcji odwiedzili stowarzyszenia jak Remedium osób niepełnosprawnych w tym barku, jak również Uniwersytet Trzeciego Wieku. W akcji brały również służby, współpracowała z nami policja, straż pożarna, ratownik medyczny. Wszyscy ci ludzie byli bardzo zaangażowani, za co im serdecznie dziękujemy, ale przede wszystkim dziękujemy uczniom za zaangażowanie w konkursy, które były zorganizowane w ramach przeprowadzonej akcji, jak również wszelkiego rodzaju inne działania związane z akcją Odblaskowa Szkoła. Damian, co przygotowywałeś do konkursu multimedialnego? Przygotowałem tam bezpieczeństwo na drodze, po co trzeba nosić odblaski i czym grozi nienoszenie ich na drodze. Kasper, a ty co przedstawiłeś w konkursie plastycznym? Że trzeba przestrzegać ruchu drogowego.